World League of Players, and Audiogenics. Na razie dobry start jednorakiego Kubicy. Widzimy, że... Ojej, czemu nie ma dźwięku, moi drodzy? Mam lekkie problemy techniczne, jednak zobaczmy, że jednoręki Kubica broni się przed Maxem Radomskim. Bartek Laude broni się przed kiperem. Wygląda to dobrze, naprawdę wygląda to dobrze ze strony kierowców. White Ranger od razu już wypadł gdzieś ze stawki. No i zobaczymy. Tutaj możliwe strategie wyścigowe. Mamy jeden stop i dwa stopy. Nie pamiętam. A teraz zobaczymy, czy będzie atakował Anona. Zobaczmy, Anon się dzielnie broni. Teraz możemy zobaczyć, że lekko wywieziony kierowca Alfy. Lekko wywieziony. No będzie tego robienia w sensie. Bartek Laude. Oj, będzie przepala chyba baterię na pewno kierowca Williamsa. Decyduje się na atak. Czy Max, oj, rzuciło troszeczkę Williamsem. Max Radomski, no nie ma tu nic w tym momencie do powiedzenia. Chociaż mogę, on szuka się tą kontratakę. Bardzo ładna walka między zawodnikami. Taki bardzo, że to nam nie służy, że spróbujmy razem podgonić tą czołówkę. Właśnie zobaczmy, bo to mogą rzucić troszeczkę tymi słowami na wiatr. Znowu Pipu bardzo agresywnie. Oj, tutaj będzie walka na pewno na łokcie. Anon też nie odpuszcza. Zobaczmy, czy tutaj dojdzie do kontaktu. Nie, aż fenomenalnie nie jest zawodniczy. Alpin tutaj już będzie, jednak decyduje się na dive'a. Bardzo ryzykowny dive ze strony Anona. Lekki chyba tam kontakt był. Tak mi się wydaje, że tam doszło do kontaktu. Na pewno może być na siebie zły. Ojej. Ojej, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Mamy safety car. Samochód bezpieczeństwa świeżo. Świeżutko po boksach. I zobaczmy. Ty, Max Radomski ruszył. Tutaj za nim pełna chmara. I zobaczymy, czy tutaj będzie jakiś atak do T1. Nie będzie ataku do T1. Na razie bardzo defensywnie jadą, choć to stracił dobry chyba restart właśnie kierowca Astona Martina. Jednoręki Kubica będzie się brał na pewno za Bartka Klapka, bo on wie, że dostał szansę od losu z tym safety carem i on ma szczęście. Który atakuje, który znowu chyba był tam kontakt, tak mi się wydaje. I zobaczmy, z kim mamy na zostawić miejsce Pipu od zewnętrznej, to może być kapitalny manewr. Jeśli on to dokończy, jest kontakt między kierowcami. I on to zrobił, jeśli nie mylę. Nie! Sim Marino się obroni, Jezu, co za walka. Tam z przodu się dzieje, Bartek Laude wytkany za tor. Jedzie po trawie kierowca Ferrari. A za tym na tym jednoręki Kubica. On troszeczkę daleko, ale Bartek Laude zaatakuje. Max Radomski będzie się musiał bronić. Ależ piękny switchback od kierowcy Aston Martina, no okrąg jak dziecko. Ale zobaczmy, że tutaj naprawdę emocje buzują. Będziemy z onboarda Maxa. Zobaczmy, albo z onboarda Kubicy. Max to będzie pewny, bardzo pewne wprzedzenie, ale teraz zobaczymy, bo Klaude. To będzie late dive. Oj, zobaczmy, Max Radomski wypada poza tor drzwi. Co się stało u kierowcy Astona Martina i zyskują pozycję. Inni kierowcy, Kiper, Anon, jednoręki, Fifu też jeszcze się tam zmieści? Nie. Nie, Max Radomski wyblokuje tutaj Alfy Tauri, ale co za błąd w takim... Do czasu można powiedzieć. Zobaczmy tutaj, Max Radomski też przyjeżdża w walce Kipera z Fifu i tutaj Kiper. Czy pewnie? Oj, kolizja! Od razu ruszy. Tutaj zobaczmy, nie trzyma do końca tą stawkę. Bardzo blisko i... Czeka do końca i ruszyli, zobaczmy, już tam ktoś stracił pozycję, Minipak obronił się, więc to tak naprawdę ciekawy restart. Oj, ktoś poleciał, to był chyba Suczkers, to był Kiper i Kacper Nowicki, którego tak pochwaliłem. Na Suczkersa to jest koniec wyścigu prawdopodobnie. Kiper, czy Kiper ma skrzydło, to jest pytanie, czy Kiper ma wtedy skrzydło, nie. Kuba, żeby ten chyba utrzymał tę pozycję.
Ale tutaj, ojej! Ojej, doszło do zderzenia teammate'ów i wykorzysta to! Wykorzysta to mafioso, spychając jednocześnie Kubę. Ojeju, ojeju, ależ nam się to działo w tym wyścigu. Minipad, zderzenie z Kubą, a Kuba wylatuje. Anon będzie tą Kubicę, Anon będzie tą Kubicę. Zabije się babka klapka, nie. Tylko jednorękiego tutaj, oj, zamknięty, lekko wypchany jednoręki, ale się przepycha. Ale jest ten jeszcze MKX, wiesz, tam jest tam jeszcze MKX. To jest walka, naprawdę. Wygląda arcy ślicznie, po prostu fenomenalnie. Mafioso tutaj El Michaelem, El Michael przesuwa się na pozycję piątą, Mafioso na pozycję szóstą. Jezu. Naprawdę, to wygląda genialnie. Max Radomski z kolejnym ostrzeżeniem. Przepraszam, z kolejną karą, więc Max Radomski tutaj nie skończy w punktach. Ale tutaj mamy trzech white w zakręcie, co za ujęcie, zobaczmy. Jednoręki Kubica wychodzi na prowadzenie, Anon na drugą pozycję, Bartek Klaudy spada na pozycję trzecią. Kubica wychodzi z tego zwycięsko. Kierowca, który walczył z Maxem Radomskim na początku, który miał swoje problemy, który dostał safety cara takiego, którego chciał, wygrywa GP Austrii w lidze retro. Jeszcze tutaj kolizja, Anon wyeliminowany z sesji i skończy na P4. No i zobaczymy, bo on chyba się rozbił przed metą i nie wiem, jak to potraktują sędziowie, ale w tym momencie podium mamy Kubica, Klaudę i MKX.